witam Was serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Dzisiaj będzie pierwszy film z naszych pierwszych dni. Zaraz po wyjeździe, ja nie pamiętam daty, kiedy myśmy wyjeżdżali. Ty pamiętasz? Ja pamiętam, 7 lipca. 7 lipca, czyli od 7 lipca pierwsze 7 dni. 7 lipca ja rzuciłem pracę, wyjechaliśmy 9. Okej. To 9 i zajechaliśmy pierwszy tydzień aż do Coral Bay, co jest 1200 km, z tym, że myśmy troszkę powoli sobie jechaliśmy chyba przez 5 dni czy przez tydzień, ja już też nie pamiętam dokładnie. Zapraszam do oglądania. Dzień numer jeden. Dzień numer jeden. Rozpoczynamy nowe życie. Pierwszy nocleg na plaży, nad oceanem. Pierwszy nasz tydzień, pierwszy nocleg był w Greenhead, tutaj jest pokazany na mapie. I w pierwszy tydzień dotarliśmy do Coral Bay, to jest moje ulubione miejsce. Tam jest cudna rafa koralowa i przepiękna plaża. Różnica w temperaturze jest dosyć spora pomiędzy Perth i Coral Bay. Te 1200 km to już są zupełnie inne klimaty. Tam już jest klimat podzwrotnikowy. Jest droga dosyć długa, ale szosy są świetne. Jedzie się super. Myśmy jeździli prawie każdego roku. Przez 29 lat, jak dzieci były małe, to prawie każde wakacje. Prosty bosk. Teraz jedziemy do Geraldton kupić, co nam trzeba i ruszamy, gdzie jest jeszcze cieplej. Najcięższe to te pierwsze 2 tygodnie są, jak tak raptem człowiek zostaje wyrwany z pewnego układu, w którym był, to potem bardzo ciężko przyzwyczaić się do nowego. No i oczywiście mieliśmy parę scysji, jak to zwykle bywa, ale tak jak już Wam kiedyś powiedziałam, że mamy taką zasadę, jak przychodzą ciężkie dni i zaczynamy się kłócić, to po prostu na drugi dzień zapominamy, nie wracamy do tego, tak jakby nigdy nic nie było. Szkoda życia i czasu marnować na jakieś takie bzdurne kłótnie, które potem i tak nikt nie pamięta, o co chodzi. Jedziemy przez pola pszeniczne, rzepakowe, to wszystko jest obsadzone w tej chwili. To jest właściwie środek zimy, jak będziemy wracać, to już wszystko jest żółte. Wjeżdżamy do Geraldton, bo nie żadnych zakupów, nie zrobiłam niczego, więc musieliśmy tutaj stanąć, żeby cały prowiant kupić, który będzie nam potrzebny. Teraz już jesteśmy poza Geraldton i jeszcze 100-200 km i już będzie pustka. Tak mniej więcej około 800 km od Perth zmienia się kompletnie teren. Już nie ma takiej zieleni. Tereny są niezamieszkałe, już tam właściwie prawie nikt nie mieszka. Jest tylko kopalnictwo, rolnictwo, no i turystyka. Miejsca są przecudne, ale odległości są ogromne. The uncandid camera, smile. Spotkaliśmy znajomych. Gotujemy na słońcu. Pokaż, idzie z solara. Mamy kabelek. Słońce, kabelek. I rice cooker. I sobie gotujemy na słoneczku. Kalbary jest dosyć popularnym miejscem turystycznym. Bardzo wiele rodzin tutaj z Perth przyjeżdża właśnie na wakacje szkolne. Jak wiecie, mamy 4 razy do roku wakacje szkolne, więc w zasadzie zawsze tutaj są turyści. W tym roku było w ogóle mnóstwo, słuchajcie, jest Niemców, Francuzów, Szwajcarów, bardzo dużo Europejczyków. Ja nigdy nie widziałam takiej ilości Europejczyków jak teraz właśnie w tym okresie. A nie wiem, co jest w Australii, ta pustka i te takie przestrzenie, one mają w sobie coś takiego jak narkotyk, jak raptem człowiek staje, taki sam jeden wśród tego wszystkiego. To jest tak niesamowite uczucie. Ja po prostu to uwielbiam, kocham. Miasta też są ciekawe i to wszystko, co człowiek stworzył, cała cywilizacja jest ciekawa, ale bycie w takim jeszcze właśnie miejscu, gdzie jest nietknięte cywilizacją, ma w sobie coś narkotycznego, coś pociągającego, co sprawia mi ogromną radość i przyjemność. Australia nie jest łatwym krajem do mieszkania. Ja sobie wyobrażam, że pierwsi ludzie tutaj jeszcze 50-60 lat temu życie było piekielnie ciężkie, kiedy nie było prądu, nie było dróg. To wszystko dopiero w zasadzie powstało przez ostatnie 100 lat. Jeszcze jak myśmy przyjechali 30 lat temu, to te drogi, większość nie były w ogóle asfaltowe i wszystko były tylko takie polne drogi i było ciężko gdziekolwiek dojechać. Zrobiłem siku w najlepszej toalecie. Poszedłem siku i stoisz, jest murek i tutaj tu się sika, a tu jest widok na całą
tą. To jest zachód słońca, jest sobie. Najładniejsza toaleta. Najlepszy kibel, jaki. O, nasz obiadek już będzie dobry. Tutaj zostaliśmy na nocleg i razem z nami tutaj ta kobieta, która stoi, to jest samotna matka razem z dzieckiem. Ona takim starym rupieciem sobie jedzie, takim starym motorhome, i myśmy ją bardzo często potem po drodze spotykali w przeróżnych miejscach. Apetyt służy? Dzień dobry, dzień numer dobry. 4. Czwarty. Aha. Najcięższe dla mnie było to, wiecie, rozstać się z naszą medycyną. To była bardzo ciężka decyzja, ponieważ jak wiecie, mój stan według naszych lekarzy jest raczej beznadziejny, i odciąć się kompletnie od medycyny i postanowić liczyć tylko i wyłącznie na siebie, to była chyba moja najtrudniejsza decyzja, jaką musiałam w życiu podjąć. Raptem zostałam sama, wiedziałam, że nikt mi nie może pomóc, nie ma nikogo na całym świecie, kto mi może pomóc, tylko ja sama jedna. Jak ja siebie nie wyleczę, jak ja nie uwierzę w to, że jestem zdrowa, że mi nic nie jest, to niestety nikt mi nie pomoże. I to dla mnie była chyba bardzo ciężka decyzja do podjęcia. A jak już ją raz zrobiłam, to muszę wam powiedzieć, w tej chwili już mi nie jest trudno, nie będę już żadnych prześwietleń, żadnych badań robić, nie chcę nic wiedzieć. Uważam, że zrobiłam bardzo wielki błąd, że w ogóle zrobiłam kiedykolwiek prześwietlenie i dostałam całą tą diagnozę, bo to właśnie myślę, że najbardziej ludzi zabija sama diagnoza, a nie choroba. Western Australia ma największą ilość dzikich kwiatów. Ja teraz wam dokładnie nie powiem, ale zdaje się tysiące różnych gatunków. Jak się trafi na odpowiedni moment, to przez setki kilometrów ciągną się pola różnych kwiatów. To są suszki, to są takie orchideje maleńkie, przeróżne te kwiaty. I myśmy akurat teraz, jak wyjeżdżaliśmy z Perth, to one dopiero zaczęły się rozwijać. Jak już wracaliśmy, to już było. To już był koniec tego. A to nagrałam miejsce, bo tutaj to jest szczyt takiej góry, właściwie takiego pagórka. Już jest około 800 km poza Perth. Pusty teren, potężny, i ludzie tutaj z całego świata przyjeżdżają i zostawiają wiadomości. Ci, którzy, bardzo wielu ludzi po prostu odchodzi podczas podróży. Bo wielu emerytów, większość emerytów w Australii pod koniec swojego życia podróżuje. Bardzo dużo teraz Niemców, Włochów, którzy pragną pozostać tu w Australii, to właśnie na tych kamieniach swoje życzenia i swoje marzenia wypisują w nadziei, że one się spełnią. Myśmy spotkali bardzo dużą ilość młodych ludzi z Europy, ja zresztą ponagrywałam to potem w następnych filmikach, zobaczycie, którzy mimo tego, że Australia jest tak pustynna i tak wypalona słońcem, mimo wszystko pragną tutaj pozostać i żyć w tym kraju. A ile ludzi zaczęło w tej chwili przyjeżdżać do Australii, to było widać po tych kamieniach, bo myśmy byli tutaj rok temu i była tego tylko 1/10, a w tej chwili to potężne pomniki powstały, to jest ogromny teren. Ja chodziłam i tego jest całe mnóstwo i to jest całkiem ciekawe. I jak widzicie, wiele ludzi postanowiło, poprosiło rodzinę, aby ich prochy zostały tutaj właśnie na tej pustyni rozsypane, bo sobie postanowili, że widać w następnym życiu sobie pragną tu fruwać w tym miejscu. Takie to nasze australijskie są cmentarze. Zupełnie jest to inne niż nasze polskie zwyczaje. Bardziej na wesoło, bardziej radośnie i po prostu co kraj to obyczaj. Może dlatego, że Australia jest tak ciężkim krajem do życia, może dlatego ludzie właśnie są weseli i pogodni i raczej starają się widzieć pozytywy niż negatywy i traktować życie bardziej z humorem niż na smutno. I to jest też jedna z rzeczy, którą ja bardzo uwielbiam w Australii, to, że ludzie są tutaj bardzo, a to bardzo pozytywni. I tak jak z wielu was zauważyło, że szczęścia, jeżeli nie ma się jego w sobie, to się go nigdzie nie znajdzie. Nie wiem, gdzie by człowiek był, to zawsze będzie narzekał i zawsze mu się będzie nie podobało, a są ludzie, którzy absolutnie wszędzie i nawet tu na tych kamlotach i na tej totalnej pustyni znajdują szczęście, uśmiech, bo to szczęście trzeba mieć wewnątrz, w sobie.
Myśmy tutaj też zostawili swoje życzenie i napisaliśmy to, co pragniemy, żeby się nam spełniło. Jeden, na jednym kamieniu Janusz, na drugim kamieniu ja i położyliśmy na samym czub i z uśmiechem na twarzy ruszyliśmy po dalszą przygodę i po nasze następne szczęście. Tutaj człowiek na rowerze jedzie, bardzo wiele ludzi jedzie rowerami, ci, którzy nie mają pieniędzy na samochód, to po prostu podróżują rowerami. A to jest następny fenomen Australii, którego ja nie widziałam dotychczas. Pierwszy raz taka ilość krów. Dzikie te krowy po prostu zaczynają żyć na dziko i wyparły w zasadzie kangury. Taka to nasza biała cywilizacja jest. Przywieźliśmy krowy i one tutaj sobie całkiem nieźle radzą. I wszędzie jest po prostu mnóstwo. Parę lat temu jak się jechało, to były kangury, a teraz są krowy, owce i kozy. I jak widzicie, one wszystko wyżerają, więc dla kangurów już niewiele jedzenia zostaje. Także z głodu tutaj umrzeć byłoby ciężko, bo jedzenia jest w bród. Jedyne, czego brak jest, to jest brak wody. Bardzo ciężko tu na północy jest o świeżą wodę. I to jest największy zawsze problem, żeby zdobyć wodę. To jest nocleg, jak widzicie, następne owce na czerwonej ziemi. O zachodzie słońca ta ziemia jest tak czerwona czasami, że aż jest ciężko uwierzyć, że ziemia może być tak czerwona. A to jest Caravan Park. Tak nasze australijskie Caravan Parki wyglądają na północy. Bardzo skromne, ale wszystko jest czyste, wszystko działa. I wszystko, co potrzeba, w tym miejscu jest. Oczywiście, jak ktoś pragnie w takim miejscu zostać na noc. Są to miejsca, gdzie właśnie my tankujemy zawsze świeżą wodę do picia, bo gdzie indziej takiej wody po prostu nie można zdobyć. No i oczywiście benzynę, która jest dużo droższa niż w Perth. Większość czasu benzyna chyba była po $1.80 czy $1.90 za litr, kiedy w Perth można dostać za $1.30, $1.40, więc wielka różnica. Nasze rzeki aż do północy są zwykle suche. To są bardzo dziwne rzeki. W nich nie ma wody, tylko krótko, zaraz po deszczu, ale ta woda jest pod ziemią. Tam w tej rzece, właśnie pod piachem, cały czas jest woda. Ktoś z was się pytał, czy mieliśmy problemy z samochodem. Więc jedyna rzecz to dwa razy chyba oponę musieliśmy wymieniać. To Janusz dokładnie wie, ja nie pamiętam, czy jedna opona, czy dwie opony. No i całą przednią szybę mamy potłuczoną chyba w 4 czy 5 miejscach. O tym opowiem, jak dojedziemy tam, gdzie nam szyba się potłukła i powiem, jak to się dzieje. Tu zdaje się wentyl chyba popsuł i ciągle trzeba było dopompowywać to powietrze i na końcu trzeba było, chyba w Carnarvon musieliśmy całe nowe koło kupić. Poza tym cała reszta była bez problemów odpukać, żadnych innych problemów z samochodem nie mieliśmy i szczęśliwie dojechaliśmy w całości. Jak widzicie, mnóstwo ludzi wszędzie, a jest całe mnóstwo ludzi, którzy jedzie tymi czerwonymi drogami, a to jest człowiek, który jest bardzo, bardzo w podeszłym wieku. Myśmy go też często spotykali, on na brzuchu tutaj ma plecak z całym swoim dobytkiem i to jest wszystko, co on ma i tak podróżuje przez całą Australię. Myśmy prawie przez 4 miesiące co jakiś czas go gdzieś tam spotykaliśmy również. Także ludzie podróżują w różny sposób, jedni tanimi samochodami, jedni bardzo drogimi, jedni na rowerach. Nie widziałam ludzi, którzy szli na piechotę. A tu już jesteśmy w Coral Bay, w moim ukochanym miejscu i w sumie mnie jak magnes do tego miejsca ciągnęło. Jak widzieliście w oku tego Coral Bay, jest taki pustynny teren, a tu się wjeżdża jak do oazy i jest tak przecudna rafa koralowa, jest tak przecudny świat podwodny tutaj w tym miejscu i on jest w zasadzie dostępny zaraz parę metrów do wejścia do wody. Nie potrzeba nigdzie ani łodzią wypływać, a nigdzie daleko, tylko się wchodzi do wody i na tych czarnych plamach to już jest cudna rafa koralowa. Problem jest, że to miejsce stało się w tej chwili ogromnie popularne i bardzo drogo sobie żądają za miejsce, żeby na tym Caravan Parku zostać. Myśmy płacili prawie $50 za po prostu kawałek trawy, na którym można postawić samochód i zostać na noc. I bez prądu, bo jak z prądem byśmy chcieli miejsce, to pewnie byłoby z $60. Ja
Nie wiem, ale cały czas są kolejki, cały czas pełno ludzi przyjeżdża. Na dziko stanąć nie jest łatwo, bo ci, którzy są właścicielami tych karawanów, to gonią i nie pozwalają. Więc jeżeli ktoś zajeżdża do Coral Bay, to musi się z tym liczyć, że zapłaci ogromne pieniądze, ponieważ to jest największa rafa koralowa na świecie, tak zwana fringe, ta przy brzegu, taka od brzegu, bo ta w Queensland, ona ma jakąś tam inną nazwę. Ja w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, jaka to jest nazwa. Ona się ciągnie, ta rafa, chyba 180 kilometrów. I tak jak powiedziałam, jest dostępna z samego brzegu. Tam, jak w oddali widzicie już te ciemne plamy, to bardzo często, jak jest niski pływ i woda spadnie, to ona jest na wierzchu i ją widać, więc nawet maleńkie dzieci mają dostęp do tego, żeby móc podziwiać to życie podwodne, które jest przecudowne i jest tak bogate, że to jest taki kontrast, bo ląd w oku jest wysmagany wiatrem i wypalony słońcem, a w oceanie aż kipi od życia. Do Coral Bay można jechać według mnie tak mniej więcej do października ewentualnie, latem, czyli listopad, grudzień, styczeń, luty nie radziłabym, bo są wysokie temperatury i od czasu do czasu tam również przychodzą cyklony. Nie tak często jak na północy, ale zdarzają się cyklony. Ostatnio parę lat temu przyszedł cyklon i zrobił bardzo duże zniszczenia. Przecudne to jest miejsce i dlatego stało się tak ogromnie popularne i stąd ceny tak ogromnie wzrosły, a do tego to jednak jest kawałek drogi, bo z Perth to jest 1200 kilometrów, z tym, że jak myśmy byli młodzi, to robiliśmy to w ciągu jednego dnia, to można przejechać około 12 godzin, bo droga jest pusta, prosta, jest dobra, szybko się jedzie. Ja znam nawet takich ludzi, którzy dwa razy jadą, bo najpierw wiozą karawan, wracają do Perth i potem przywożą sobie łódź. I to sporo jest takich ludzi, bo większość ludzi w Australii Zachodniej żyje łowieniem ryb i bardzo dużo ludzi ma łódź i sobie nie wyobraża wakacji bez łodzi. A to jest ślimak morski, nazywa się hiszpański tancerz, było ich sporo akurat i one mają różne kolory, czasami są purpurowe, czasami są pomarańczowe i on sobie tak pięknie jak flamenco, jak te Hiszpanki w tych sukniach, sobie tutaj przy brzegu cudownie pływa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Życzę uśmiechu i słońca i pogody ducha. Ja jestem Hania i do usłyszenia.